W dzisiejszym odcinku... Słyszę kroki, ale was nie widzę. Bania! Haha! Bania! Haha! Skończył w róże. No nie wierzę, typie. Ta gra... Hej, witam was serdecznie. Ja jestem Kaftan, a wy oglądacie Stalker, Cień Czarnobyla. Moi drodzy, teraz kiedy przez 2 miesiące jest trochę mniej premier, uznałem, że mimo że na kanale przeszliśmy wszystkie części Stalkera, to jest dobra chwila, żeby po pierwsze odświeżyć sobie grę przed premierą dwójki, po drugie przejść ją na kanale w 4K, po trzecie przejść ją, wiedząc już czego mogę się spodziewać, na nowo poznając tę historię i grając z mnóstwem waszych rad, które mi w trakcie tamtej serii zostawiliście. Moi drodzy, to jest kultowa w Polsce gra. To jest tytuł, który ma ogromną rzeszę fanów i wśród nich wielu jest was. Mam więc nadzieję, że w komentarzach dacie mi mnóstwo rad do kolejnego odcinka i kolejnych odcinków z tej serii. Będziemy eksplorowali dokładniej i doprowadzimy do lepszego zakończenia niż miałem grając pierwszy raz, ale przede wszystkim poznamy tę grę na wylot w 4K w pięknej jakości. Mam więc nadzieję, że dołączycie do mnie w tej wyjątkowej serii. Jeżeli byście chcieli całość oczywiście na kanale, zostawcie dużo kciuków w górę. Tymczasem bez zbędnego gadania, zacznijmy nową grę. Ten chyba żyje. Niezły farciarz. Śmierć by go przynajmniej ocaliła przed snami. Zobaczymy, na ile Sidorowicz cię wyceni. Co masz? Ciało. Było w trupiarce. Ma na sobie znak. Znacie procedurę? Zostawcie go na... On żyje. Że co? Jaja sobie robisz. Niech mnie zona pochłonie, jeśli kłamie. Połóż go tutaj. Myślę, że za tego mogę ci dać... Dobra, naznaczony, uratowałem cię i nie będę udawał, że chciałem mieć fory u Bozi. Wykonasz dla mnie parę zleceń i będziemy kwita. No i może, jak trochę popracujesz, to ci ustąpi ta amnezja. Spróbuję się dowiedzieć jak najwięcej o twoim problemie. Mam gdzieś po co ci ten strzelok. Ja się zajmuję swoimi sprawami. Jak chcesz go zabić, to widać, musisz mieć powód. Dobra. Wybór należy do ciebie. Albo zrobię ci pranie mózgu, jak to zawsze robię z kotami, albo zwyczajnie przydzielę ci misję, jak doświadczonemu stalkerowi.
Daj mi misję już, panie Mirosławie Upta. Mam dla ciebie robotę, naznaczony. Chcę, żebyś odszukał stalkera zwanego Żwawym. Miał przy sobie pewne bardzo ważne informacje. Wcięło go gdzieś w okolicy mostu. Znajdź go. Żywy, martwy, bez znaczenia. Liczy się jego pendrive z danymi. Odwiedź wilka tu w obozie i wypytaj go. Na pewno wie, gdzie może być ten koleś. Mów dalej. Na razie to tyle, przynieś mi pendrive'a, przyjmiemy, że częściowo wdzięczyłeś mi się za uratowanie życia, okej. Okay. Odetchnij sobie świeżym powietrzem i właź do środka. Okej. Okay. No i jesteśmy, moi drodzy, zona. Pogadamy z wilkiem, mamy tu dużo rzeczy do znalezienia, ale zacznijmy od ciebie. Chodź no, musimy pogadać. Czułko, wilku. Po co przyszedłeś? Muszę zobaczyć się ze Żwawym. Wiesz może, gdzie go znajdę? Żwawy ma spore kłopoty. Niedaleko stąd jego grupę napadli bandyci, lecz wydał radę wysłać mi sygnał SOS. Wygląda na to, że resztę chłopaków załatwili. Moi ludzie powiedzieli, że sukinsyny są teraz na starym parkingu, tym po drugiej stronie drogi. Swoich z więzienia wyciągniesz? Chyba kiepski z ciebie przyjaciel? Dałbym ci popalić tylko po co? To nie takie proste. Ma za mało ludzi, a ci, których mam, to w większości koty. Myślisz, że sam dałbym radę? Nie, sam nie masz szans. Okej, spróbuję. W porządku. Chłopaki, wysyłam wam kogoś, więc róbcie co trzeba. W razie czego atakować. Odbiór. Dobra, wilk, ślij go. Byle nie wchodził nam w drogę. Bez odbioru. Jak idzie, pracuję nad tym. Dobra, masz jakieś zlecenia? Legowisko wilków. Dobra. Na razie tyle. Okej. Okay. Powoli. Tu są rzeczy. A to jest skrytka, okej. Okay. Musimy pozbierać wszystko, co oni mają. A mają tego w tej wiosce? Raczej sporo. Nie, do góry. I tutaj. Bowiem tutaj. Au. Tutaj są rzeczy. Aha, i zaczynamy od lepszego kombinezonu. Nice. Dobra. Rozejrzyjmy się po tym miejscu i po tym terenie, bo tutaj będą pewnie rzeczy. Tu nic nie było, naprawdę? Oczywiście, że było. No, amunicja, no. Wziąłem. No i dobra. I nic więcej. Tutaj nic. Bandaże. Okej. Okay. Jeszcze domek obok. Wszystko musimy tu wyczaić, moi drodzy, bo tutaj będą rzeczy, które zwyczajają się w podróży. Przydadzą. Na przykład, proszę bardzo, kamienna krew. Zdrowie plus 200. A czemu nie? Możemy zacząć taką imprezę, nie? Dobra, ile to waży tak właściwie? 3 kilo. To koniecznie musimy to oddać, a właściwie sprzedać. Tu nic nie ma. Te dźwięki ze stacji, co słyszycie, są z bazy wojskowej, która jest nadzwyczaj trudna. Czy gdzieś tutaj nie było przypadkiem? Mam wrażenie, że gdzieś tu była skrytka. Ale to chyba nie w tej piwnicy. No dobra. Czyżby tu? Żarcie. No dobra. Gdzieś tu coś było, nie? Tak mi się wydaje, że w piwnicy były skrytki, ale...
Na razie nie pamiętam, więc będziemy tu wracać. Stąd nic nie ma. Ty z kolei nic nie masz. A tu mogę wejść. Też nic, okej. Dobra, zostały domki po drugiej stronie. A te także mogą kryć fanty. I zaraz wybywamy na misję. Zobacz. O proszę, apteczka. I od razu lepiej. Apteczka, wódeczka i człowiek szczęśliwszy, nie? Tu nie było dziury w ścianie, była. Dobra. Dzień dobry. Trochę żarcia, czemu nie? I dobra. Nic, okej. Ciebie nie rozwalę. I tutaj też nic? O, proszę. To ciekawe. To bardzo ciekawe. Aż mnie dziwi to. Raczej spodziewałem się, że w tym miejscu coś będzie, nie? A tu proszę. Wiem, że dużo osób generalnie chciałoby, żeby Mirosław Utta nadal był lektorem Stalkerze dwójce, jednakże wydaje mi się, że lepiej by się sprawdził dubbing dobry. Fajnie by było. Z tego co wiem. Ma mieć polskie napisy czy dubbing? Nie pamiętam w sumie, czy Stalker 2 ma mieć dubbing. Tak czy owak, na pewno 100% Hakalale przejdziemy, więc nie było gdzieś nic. To będzie przygoda, której na pewno sobie nie odpuścimy. No i dobra. Mamy to i owo. Pędraj z danymi. A potem wrócimy po zleconka. A tych będzie sporo. O, czułko. Mużyk! Ja pierdzielę, boli. Żyjesz? Nic mi nie jest. Trzymaj apteczkę. Dzięki, naznaczony. Jesteś w porządku, wiesz. Powiem wszystkim w obozie, że mi pomogłeś. Okej. Co się stało do cholery? Zapali żwawego, ściemni mu jakieś skrytce pełnej artefaktów. Muszę się z nim zobaczyć. Okej, kuruj się. No dobra. To ja idę szukać żwawego, a ty działaj. Tu natomiast są rzeczy. O, proszę. Nie wiem, czy to widzicie? Ja to widzę. Pistolet z tłumikiem. Tutaj. Tak przywaliłem tej skrzynce, że aż się zatrzymał po drugiej stronie. A rzeczy z niej wypadły? I gdzie są? No nie gadaj. O, w mordę. No nic, mówi się, trudno jedzie się dalej, nie? Czułko. Ja pożwawego. Przymknij się, stary. A teraz słuchaj uważnie. Okej, ilu bandytów jest w obozie? 7 albo 8. Za dużo hałasu, sam pójdę. Jakieś informacje? Okej, dobra. W bliżu jest fabryka. Jak to wygląda? Wesoło. No dobra. To podejdźmy.
Mógłbym się skradać. Już mnie zauważył, nie? Tam są. O, tam kolejny wszedł. Dobra. Skradanie się w tej grze nigdy nie było moją mocną stroną, ale spoko. To jeden. Słyszę oddech. O nie, przestali grać na gitarze. Fuck! Zaraz zaczną tu biegać, nie? Słabo z moją celnością z tego pistoletu. No dawaj, dawaj! Czego to tak? Dobra, może spróbujmy wyżej, co? Jeden. Kurde, bele. Czego tacy mocarni jesteście? Jeden. Okej, wykrwawił się chyba. Na to wychodzi. Dobra. Jeszcze dwóch. Gdzie są? Tego nie wiem. Zaraz się dowiemy. Żwawy, lecę po ciebie już. Na luzie. Stary. Czułko. Jestem twoim dłużnikiem, stary. Wielkie dzięki. Dzięki, brachu. Słuchaj, potrzebny mi ten pendrive, który miałeś zabrać do handlarza. Okej. Gdzie to w ogóle trzymałeś? Na pewno je tam. Nic się nie bój. Dobra, w porządku. Ja też dziękuję. Potrzebuję zlecenia. Masz coś? Ulepszony kombinezon. Pewnie, jestem gotów. Dobra, jakieś informacje? No dobra, to na razie. Teraz handelek. Czy ja cię mogę sprzedać? Nie mogę. Okej, dobra. To na razie, trzymaj się. Pozdrów Kasię, jak się uda, to i Robin Hooda. My natomiast... pozbierajmy, co się da i fruniemy na górę. Cały ten teren trzeba obadać. Pożądano. Jest tu tego bowiem sporo. I chciałbym, żeby większość tego poszła ze mną. Okej. No dobra. To wszystko skrytki, a nic tam nie ma. One będą dopiero pełne. To jest trochę też wkurzające zawsze. One będą pełne dopiero wtedy, kiedy na przykład dostaniemy misję, że w danej skrytce coś jest, nie? Dobra. Jeszcze jeden trup do przeczesania, broń do sprzedania, amunicja do wzięcia. No dobra. Moi drodzy, pamiętajcie, jeżeli macie jakieś rady, opinie, wskazówki, z ogromną radością je przyjmę i wprowadzę w życie.
Postaramy się. Jak najlepiej ogarnąć wszelakie rzeczy, które można w tej grze robić. Dam z siebie wszystko. Macie moje słowo, ekipa. Dobra. Tutaj to wszystko, prawda? Jeszcze tu, ale tutaj chyba byłem. Chodzenie tu też nic nie da raczej. No dobra. Wobec tego pendrive'a z danymi zaniesiemy, bo... Nie wiem, czy wiecie, ale wtedy handlarz da nam sporo nowych zadań chyba, nie? Po drodze... Chyba są dziki. Skrytka. O! Legowisko dzików, no dobra. Czyli jakbym tam poszedł, to tam jest skrytka i do niej pójdziemy. Czemu nie? Skoro szłam ku temu sposobność... Śruby. No właśnie. Musimy unikać białego psa, dopóki nie dostanę zadanka. Holy shit! Przechylność wróg. No kto by pomyślał, nie? A już myślałem, że się dzielić chlebkiem. Dobra. Nic tu nie ma ciekawego. Otóż tutaj jest ulepszony kombinezon. Dla żwawego. No dobra. Dobra, żwawulcu, niech ci będzie. Niech ci będzie. Ojej. Anomalia. Dobra. Teraz po drodze idziemy tak na skoś i wtedy w kierunku czym prędzej dzików, które musimy zdjąć, bo zabicie dzików oznacza kolejnego questa z głowy, tym razem dla wilka, prawda? No i dobra. Ten jak nóżki ładnie złożył, nie? A ten jak wisi dzielnie. Nocze. Oj. Przynajmniej z telemarkiem. Oj, ta gra. Dobra. Generalnie trzeba ominąć anomalie wszelakie. Stąd by było słychać bazę aż? Nie sądzę. Wiodowca wilka. Co mu mogę przekazać? Że po imprezie? Okej, okay, to było coś, załatwiłeś ich wszystkich, nic tam nie zostawiłeś, okej. Okay. Jakieś informacje? Nie. Świnki obrywają. No dobra, a dlaczego... Nie kumam. Handel. Dziwne to, bo wiecie, jakby... Totalnie nie oznacza mi, żebym jakkolwiek miał wyciągnąć z tego, z tej rozmowy z nim cokolwiek, a... No nic ciekawe. Dobra. Zabij dziki. Da się zrobić. To nie ma jakiegoś artefaktu? Chyba nie, przynajmniej na razie nie widzę. O proszę. I to już? Lek tego ciągnął, nie? Żwawo, że tak zażartuję sobie. Artefakt. Ciekawe jaki. Meduza. No proszę.
walce z władzami. Kurde. Zgłaszajcie o wszelkich przypadkach. Ojojoj. Nie! Tylko nie to! Skurczybyki. No nie. To był przypadek. Zabijmy go, nie? Dobra. Oni przyjdą, kurde, do wioski i teraz lipa. Wielka lipa. Mam pewien pomysł teraz, jak ich odciągnąłem, będą do mnie przychodzić, nie? Dobra. Oni się wracają? Czy nie? Przez stronę nawet nie widziałem, kiedy tu weszli. Ciężka impreza będzie. No i lipa. Wszyscy? Nie mam pojęcia, czy wszyscy. Jedno wiem na pewno. Trzeba ich wytłuc. Niedobrze. Ładuj, wyrzuć. Jeszcze ktoś? Dobra. Drogę autorytetę!
Masakra. Nie podoba mi się ten trochę. Obszaru katastrofy ekologicznej. Wkroczenie do to przestępstwo. Ty ja takowe popełniam właśnie. Mam nadzieję, że się tu nie odradzają, nie? Nie pamiętam, jak to było. Wiem tylko, że te budynki chciałem przeczesać koniecznie. Coś tam popodnosiłem, nie? Grażdanie, zona stanowi śmiertelne zagrożenie. Naszym zadaniem jest chronić was przed zoną, a nie zonę przed wami. Nie narażaj życia. Nie próbuj się zapuszczać na strzeżony obszar. Dobra. Pięknie. Dużo fajnych rzeczy. I teraz dalej. Wszelkie próby wtargnięcia do strzeżonej strefy zostaną ukarane w odpowiedni sposób. Patrole mają prawo strzelać bez ostrzeżenia. Jacy patrole? To było wredne trochę, nie? Ale cóż poradzić. Dobra. O kurde, bela. No i dobra. Chyba tyle, nie? Nie wiem, czy jest sens zbierać coś jeszcze. Walizka z dokumentami. Wszyscy wykoszeni. Tak tylko napomknę, nie? Wojsko nie powinno za mną iść, nie? Żwawy. Jesteś? Jesteś. Sprawa jest. Prawie zlecenia. Nice. Kurtka poszła. Masz coś dla mnie? Chwilowo nie. Jakieś informacje? Dobra. Wilku. Sprawa jest. Przeczesaliśmy wszystko. Ja w sprawie zlecenia. Masz coś dla mnie? Mutanty, pewnie. Mutanty w gospodarstwie. O proszę. Jeszcze do handlarza z pendrive'em. A dokumenty skradzione. Tylko kto będzie chciał te dokumenty? Nie mam pojęcia. Dobra. Jedziesz. Trzeba się pozbyć tego balastu. Czułko. Witam. Zacznijmy od... Dobra. No dobra. I na razie tak, o nie? Tak mi się wydaje. Celność to ma większą. Jest w ogóle lepsze. Ojejaj. Nieźle. No i tak trzymać. Będę z danymi tutaj. Słuchaj, naznaczony. Parę spraw sobie przemyślałem i mam dla ciebie propozycję. Ogólnie rzecz biorąc, dla ciebie liczy się znalezienie Strzałka. Zgadza się? Przyjmijmy, że tak. No więc opowiem ci o Strzałku. Istnieje stalker o takiej ksywie. Mówi się, że odkrył drogę na północy zony do dziewiczych terenów. Prawdziwej żyły złota.
No więc sprawa wygląda następująco. Pomogę ci go znaleźć. Ale nie ma nic za darmo. Będziesz musiał na to zapracować. Ostatecznie jednak obaj na tym zyskamy. Ty załatwisz tego Striłoka i dowiesz się, co ci się przydarzyło. A ja w tym czasie znajdę... To znaczy, wezmę swoją działkę z naszego wspólnego zysku. Wchodzisz w to? Mów dalej. Jesteś konkretnym facetem, a my potrzebujemy takich jak ty. Razem z kilkoma handlarzami prowadzimy drobne badania. Chcemy otworzyć drogę na północ do centrum zony. Ale blisko centrum coś lub ktoś stara się nas zatrzymać. Cholera wie, jak ten cały Stryłok zdołał się prześliznąć. Tak czy siak, żeby nie przedłużać, paru chłopaków szpiegowało dla mnie wojskowych w okolicy. Wygląda na to, że ci z Instytutu Agroprom do czegoś się dokopali. Do czegoś ważnego. Przypuszczam, że ma to związek z centrum zony. Cokolwiek by to było, trzymają to gdzieś na drugim piętrze Instytutu. A nam by się to coś przydało, kapujesz? Chyba tak. Gdy już zdobędziesz teczkę, nie przynoś jej tutaj. Zabierz ją prosto do barmana. Zarządza tą knajpą dla stalkerów. 100 radów. Prześlę ci na PDA współrzędnej wszystkie dane, których potrzebujesz, jasne? Jasne. Prześlę ci współrzędnej wszystkie potrzebne dane na PDA. Dobra, idziesz na północ, przez wysypisko i potem skręcasz na zachód. Po paru kilometrach dochodzisz do instytutu. Uważaj, poziom promieniowania na wysypisku jest dość kozacki, więc lepiej kupuj mnie leki przeciwpromienne albo wódę. Powodzenia. Masz dla mnie jakieś specjalne zadania? Okej, ostatniego jeszcze nie skończyłem zlecenia. To może tak. Dzięki to wszystko, zlecenia. Meduza, gotów. Dobra, kamienny kwiat, gotów. Stalker. Ogonny psa. Teren z mutantów, no i super. Uczyć teren z mutantów. Odetchnij sobie świeżym powietrzem i właź do środka. No i dobra, jak tam moje zadanka? Spotkaj Stryłoka, znać kamienny kwiat. Mam takowy? Naprawdę? Bez kitu, no dobra. To sorry, stary. Dobra. Kotlet. A kotleta nie mam? Skrętak. Nie mam niestety. Kamienna krew, skrętak i meduza. No dobra. Cóż poradzić? W takim razie zapis gry i lecimy, nie? Na mapie. Sporo przed nami. Całkiem łatwa. Dobra. A czego zwiadowcy Wilka mają ze mną, jakby czemu mam z nim pogadać? O, to jest pytanie. I czemuż ja mam tak dużo? Amunicja jest ciężka. I wydaje mi się, że z całym pistoletem na razie będę lepiej się czuł, bo mogę jeden, jakąś fajną broń zawsze podnieść, a dwa, no nie muszę targać tego ze sobą, nie? W sumie amunicję też mogę zostawić, ale to nic. Kotlet. Już? Słaba ta piwnica na dachu. Czyż nie? No. Oh well, no dobra. Chcą tu przywieźć jakiegoś turysty obcokrajowca. Trzeba przy... okej. Okay. Obcokrajowiec chce zobaczyć zonę, trzeba oczyścić ten z mutantów. Ci się nachrzaniają, okej. Okay. Ten z mutantów tutaj. Gdzieś tu może być niby pies. Niby pies z niby nóżkami. Dawaj go. Anomalia w tunelach.
Okej, regularność anomalii w tunelach, pięknie. A mutanty jak rozwalę? Tego psa znajdując, prawda? Tak jest. Dobra. Dziwi mnie strasznie, że mapa cały czas wskazuje, że tam ktoś, jakby że ci zwiadowcy od wilka mają dla mnie jakieś zadanie, bo nie mają. To troszkę dziwne. Dobra, co my tu mamy? Ło kurde bela, czemu tak? Tam była beczka. To nieźle. Pożądalu. Tu jest to, co myślę? Tak. Nice. Kamienny kwiat, aha. Jak się tam napierdzielają, kurde bela. My natomiast zwiedzamy górę. Góra bowiem kryje fanty, czyż nie? O proszę. Trzeba tam na nich zajrzeć zaraz. Aha. Dobra. To już lecę. Ich trzeba wytłuc, nie? Dobra. Spróbujmy. Zadanie prowadzi tu. Nie chcę nic mówić, ale... przydałoby się jedzenie. Jak chcesz przejść, to chodź tu i sobie pogadamy. Jak nie, to lepiej... Nice. Pyty, pyty, py. Fajnie, gdybyście umarli. No kurde bela. A, głodny się robi, okej. Chciałem zrobił tak. Pokażcie się. Słyszę kroki, ale was nie widzę. Bania. Haha. Bania. Haha. No nie, dobra. Ten jeden unika kuli jak Neo z macierzy. Gościu, gdzie się urwałeś? Skąd się urwałeś? Mówiłem, że dam radę? Dam radę. Dobra, chlebek poproszę. Dziękuję uprzejmie i to... Dobra. Okej. Okay. Apteczunia, podejmę. Nic więcej nie mieliście? Chyba nie. No chyba nie. Powinien podnieść któryś z tych karabinów, prawda? Na poczet chociażby walki z mutantami dalej, nie? Tak mi się wydaje. To jest lepszy pistolet, prawda? Eksperymentalny prototyp, no dobra. A ty? O kurde bela. Skończył w róże. No nie wierzę, typie. Ta gra. No nie wierzę. Coś pięknego.
Czy on kiedyś przestanie? Nie wiem, nie sądzę. Wygląda, jakby nigdy nie miał przestać. Wygląda, jakby mu to szczególnie pasowało, nie? Wolę to. O kurde, bela. No dobra, panopki. Jesteśmy tutaj. Wagon nad mostem. To za chwilę. Gospodarstwo pełne mutantów. Naznaczony co do Strzałka. Stalker zwany Lisem wrócił z wypadu. Chyba miał kłopoty i potrzebuje pomocy. Przywlógł ze sobą jakieś stworzenia. Mówi, że długo nie wytrzyma. Możliwe, że wie coś o Strzałku. Oto jego współrzędne. Musisz się z nim zobaczyć. Ranny lis, okej. Dobra. To priorytet. O, lipka. Wróćcie! Kto nie wódź! Masz apteczkę. Dzięki, w porządku, słucham cię uważnie. Handlarz powiedział mi, że możesz coś wiedzieć o Strzałku. Okej. Okay. Rozmawialiśmy. Moi ludzie kiedyś strzeli do niego kilka razy, nikt nie został ranny, bo jasne, że jego ekipa czekała tam na kogoś innego. Okej. Okay. Dzięki za informację, doceniam to. No dobra. Tu, z tego co pamiętam, przybiegł zwierzątka, nie? Miałem go ocalić. Dobrze kombinuję? Mamy z głowy. Dobra, skoro tak mówisz. Uratowałeś mi życie, taki się nie zapomina. 1500, dziękuję. Jakieś informacje? Dobra. A ty, Lisie, nie masz nic jeszcze ciekawego tutaj, o? Nie masz, shit. No dobra. Pożądano. Niech ci będzie. A tutaj? Słyszę artefakt? Czy mi się zdaje? Tam coś jest. Jak tam wejść na dach? O, to jest pytanie. Nie tędy. No dobra. Ojojoj, ale że aż tak? Na spokojnie. Schyl się jeszcze bardziej. Doberek. Pospadały rzeczy. Okej, nic tu nie ma. No nieźle. Jak na moje, to tip-top. Okej. Mapa mówi, żeby iść tu. Schowek, który mi się zablokował odkąd. Okej, odkryłem towar w róże. Na spokojnie. Za mutantami najpierw. Wyczyśćmy cały ten teren. By człowiek był szczęśliwy. Już? Serio? O matko.
Tego jeszcze nie grali, nie? Wielu rzeczy się spodziewałem, ale nie tego, że walka z mutantami będzie tak nędzna. O kurde, bele. Ile apteczuszek. No. Nie ma takiego uciekania. Tu coś się kryje? Nie. Dobra. Tam jedna rzecz. Rura gazowa. Lecimy w jej kierunku. Bo czemu nie? Rura gazowa. No cześć, panie mutant. Nie kryj się w krzakach, bo i tak cię znajdę. Proszę. Kto jest lepszy niż to, co mam? Nie jest. Stan kombinezonu najemników mi się zmniejsza. Oh, man. Niedobrze. Dobra. Teraz tam na górę, tak? Tu bym mógł wejść w sumie, ale... Po co się męczyć i trudzić, skoro już drogę sobie oczyściłem przez most? Okej, zobaczmy to. Po drodze zobaczmy, czy się odrodziły rzeczy tutaj w schowku. Bo przed chwilą był pusty, co mnie strasznie zirytowało. Dobra. O! Banditas! O kurde. Dobra. No co ty? Stary, w życiu. Coś ty sobie myślał. Okej. Okay. Zgładzeni. No okej. Okay. O właśnie. Masz? Nie masz rzeczy. No i dlaczego mi oznacza to cholerstwo? Skoro tego tu nie ma. Ja nie wiem. Masakra. Tu rzekomo coś jest, tak? Pod krzyżem bandytów. A tutaj? Plecak niedaleko posterunku. No dobra, to sekunda. Po kolei moimi krokami. O. No to tylko dziki. Niedaleko krzyża? Czy przy krzyżu? Dwie różne rzeczy, nie? Tu dzik nie żyje. A, meduza, okej. Okay. A voilà. Jeszcze jeden jest tam. Trzeba by go przejąć. Nim się udam na zakończenie tej przeprawy. Pogoda nie dopisuje, co? Ale buduje to swoisty klimat niepokoju, nie? W chwili, gdy jesteśmy, wiecie, zaszczuci, zostawieni sami sobie i musimy sobie radzić z tymi wszystkimi bałaganami, które się na drodze pojawiają. Mutanty, bandyci, wojskowi, nie?
Co jest? Czemu słyszałem głos? No nie gadajcie, że to lis. Jak to lis, to mu chyba łeb rozwalę. Masz może jakieś informacje? No dobra. Na luzie. Spokojnie. Tu są jakieś budynki. A, już wiem jakie. Tu był lis, tak? A tu jest pieseł. Ogon niby psa. Czyżby? To ogon psa, czy ogon niby psa? Okej. Chyba jednak ogon niby psa musi być. To chyba niby pies, nie? No cóż, ogona nie miał. Już uciekam. Okej. Mocno oberwałem, ale przynajmniej odhaczyłem. Dobra, teraz do celu. A ty? Jorg Zbrojmistrz. A czemuż to tak? Kurde, Bea. No dobra, to idziemy odebrać wszystkie rzeczy, znaczy w sensie wiecie co zrobić, nie? Czy to są? To swojaki wszystko. O, jaka wesoła kompania. Okej, jakieś informacje? Nie szczególnie, a ty? Jak zobaczysz tunel, nie wchodź do środka. No dobra. Innymi słowy. Wracamy. No dobra, wilku. Nic nie ma. Okej. Okay. W porządku wobec tego. Handlarz. Isru. Tu dużo rzeczy dostałem. Ogon niby psa. Bandyci na wysypisku. No dobra. Ja bym ci sprzedał to i owo, mianowicie. To bym sprzedał. Ogon psa nie chcesz? Naprawdę? A taki fajny. Okej. Okay. Ten zrobił tak. Handelek. Nieźle. Zuch, chłopak. Ekstra się spisałeś. Tego nie wiem, wiem jedno. Zrobiliśmy ogromny postęp, moi drodzy, i pierwszy odcinek Stalker, Cień Czarnobyla, za nami. Dajcie mi znać koniecznie, jakie są wasze wrażenia, jakie przeczucia macie w stosunku do tej serii, do Stalkera 2, jak się zapatrujecie na tę premierę, czy nie możecie się jej doczekać. I przede wszystkim dajcie mi znać koniecznie, czy chcielibyście zobaczyć Cień Czarnobyla po raz drugi na kanale w całości, tym razem w 4K. A ode mnie w tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało. Pamiętajcie, że moje odcinki powstają dzięki wsparciu patronu z Patronite'a. Link do niego macie na ekranie i poniżej. Moją stronkę, na której są top listy, mojego Instagrama, Facebooka i wszystkie inne fajne miejsca znajdziecie oczywiście w opisie. No i raz jeszcze pamiętajcie o kciuku w górę, bo to nic nie kosztuje, a bardzo, bardzo wspiera kanał. Dzięki za uwagę, moi drodzy, i do miłego usłyszenia.